Kamilu, możemy? Dobrze, dzień dobry. Witam Państwa na kolejnym spotkaniu w Tyskiej Galerii Sportu. Dzisiaj będziemy mówić przede wszystkim o futbolu, ale nie tylko o futbolu, bo jak wiadomo, futbol to jest taka dziedzina życia, która rzutuje właściwie na wszystko, co wokół nas. I myślę, że w rozmowie z tym gościem o tym się przekonamy. Ja też bardzo liczę na Wasze uwagi, Wasz udział w naszej rozmowie, bo zawsze nam miło, kiedy taka interakcja następuje. Stadiony świata między Gemeinschaft a Gesellschaft to jest tytuł tej właśnie książki. I bardzo mi miło, że jest z nami dzisiaj autor, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Śląskiego, pan Krzysztof Łęcki. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Socjolog, naukowiec, autor wielu publikacji, ale również znawca, kibic piłki nożnej, o czym pewno się zaraz przekonamy, który, jak wiem, potrafi godzinami rozmawiać i pasjonować się piłką nożną, chodzi na mecze, więc będzie dużo na pewno ciekawych wątków do obgadania. A na początek chciałem zapytać, The Beatles czy The Rolling Stones? The Beatles. The Beatles, tak? Pytam, bo to odwieczne pytanie, w jaki sposób klasyfikuje odbiorcę. Czy jest bardziej grzecznym Beatlesem, czy takim niegrzecznym Stonesem? Bo dziś w piłce nożnej można podobnie sytuować odbiorcę. Na przykład rzucając proste pytanie. Czy uważasz, że lepszy jest Messi czy Cristiano Ronaldo? Albo czy kibicujesz Barcelonie czy Realowi Madryt? Jasne, moja odpowiedź na to jest prosta. Pytania są źle postawione, oczywiście, że jest lepszy Messi. To w ogóle nie ma o czym mówić. I to jest właśnie temperament kibica. Kibic wie. Zanim zobaczy, nawet jak się potknie, to jeżeli jest naprawdę fanatycznym kibicem, to zawsze zobaczy, ja akurat mam to szczęście, że widzę rzeczywistość taką, jaka jest. To znaczy, że Messi jest najlepszym zawodnikiem w historii, ale rozumiem tych ludzi, którzy widzą to wszystko w krzywym zwierciadle i wychodzi im, że to Cristiano Ronaldo. Ale myślę, że tutaj jak gdybyśmy postawili pytanie tutaj panom, no to nie sądzę, żeby na tej sali byli sami zwolennicy Messiego, bo podejrzewam, że to się różni, a jednocześnie od razu widać, że czy jestem takim pragmatykiem, czy idealistą. To nas też w jakiś sposób klasyfikuje. No dobrze. Słuchajcie, dzisiaj jest piłkarska środa. Czyli w dawnych czasach, właściwie jak to kiedyś brzmiało, pan profesor pewnie sobie też ustawiał tydzień pod tą piłkarską środę, żeby w środowy wieczór zasiąść przed telewizorem i żeby oglądać mecze europejskich pucharów na przykład, albo mecze reprezentacji, bo wtedy właściwie, jak pamiętacie, jeszcze kilkanaście lat temu piłka nożna grała swoje mecze albo w weekendy, albo w środku tygodnia w środy. W inne dni piłki nie było. Teraz to się zmieniło. Gramy od poniedziałku do piątku, oczywiście z weekendami włącznie. Jak to z panem było w te piłkarskie środy? Nie no, piłkarskie środy oczywiście były w jakiś sensie święte. Nie umawiałem się ani z kolegami, ani z nikim. Nawet z dziewczyną się nie umawiałem i moją późniejszą żoną w środy. To było wiadomo, że jeżeli są puchary, to oczywiście tak, trzeba zasiąść przed telewizorem. Ale to były inne puchary. Muszę zauważyć, dzisiaj możemy każdego dnia zobaczyć jakiś mecz, jeżeli mamy jakieś tamte platformy i tak dalej, i tak dalej. Ale to w gruncie rzeczy nie są nasze drużyny. I to nie w sensie takim, że to nie są polskie drużyny, ale to nie są nasze drużyny, teraz mówię o moim roczniku, czyli tym, który już przekroczył 60 lat, bo to są w jakimś sensie trochę większe albo trochę mniejsze, a niekiedy zupełnie mikroskopijne Galacticos. To jest takie małe Galacticos, na które nas stać, na przykład w jakimś mniejszym mieście. Albo Galacticos w Madrycie, no i wtedy stać nas na prawie wszystko. Co chcę przez to powiedzieć? To jest trochę inny kibic, ten, który zasiada teraz w środę i ogląda mecz. On ogląda mecz, no właśnie, ludzi niekiedy z innej planety, jak Messi czy Ronaldo, ale nie ma takiego związku. Ten związek się poważnie zmienił. Właśnie ja dlatego tę książkę napisałem, że ten związek się dramatycznie zmienił pomiędzy kibicami, a relacja pomiędzy kibicami i piłkarzami. No,
No zawsze były jakieś problemy, kiedy drużyna spadała z ligi. Zawsze były jakieś drużyny, kiedy ktoś odchodził i tak dalej. No ale proszę zauważyć, no, rozmawiamy parę dni po rozmowie, w cudzysłowie, kibiców Wisły ze swoimi... piłkarzami. Z graczami tego klubu, którzy właśnie spadli. No i co? No i mówimy, po prostu wypadacie stąd. Wypadacie. Ale to nie jest tak, że ci piłkarze cierpią, że wypadają z Wisły. Mhm. Nie, po prostu podpiszą kontrakt gdzie indziej. Ponieważ poziom lojalności jest jak gdyby odwrotnie proporcjonalny do ilości całowanych herbów drużyn, co się często obserwuje w telewizji. Ja tutaj Robbie Keane miał coś takiego, że on po prostu, ja do jakiego klubu trafiał, to mi już to było jego marzenie, że tam trafił. Ja mam taki stary pomysł, bardzo to polecam wszystkim tym osobom, które zajmują się, menedżerom przede wszystkim, którzy zajmują się karierą piłkarską, żeby jak zobaczą młodego juniora, zrobić mu ileś zdjęć z koszulkami najlepszych klubów, żeby potem marketingowo to sprzedać wtedy, kiedy on tam trafi do któregoś z nich i powiedzieć, że to zawsze było jego marzenie. Ale przecież tak naprawdę to wszystko jest trochę udawane. Prawdziwe są łzy Messiego, kiedy odchodził z Barcelony, ale kiedy mówił parę dni później w Paryżu, że tutaj też jest szczęśliwy, bo to bardzo szczerze było i trzeba naprawdę dużej dozy dobrej woli, żeby to przyjąć jako takie oświadczenie, które jakoś się, nie wiem, trzyma rzeczywistości. No, to są inne drużyny, inne zawodnicy, inni zawodnicy, nie to dlatego, że pokolenia się zmieniają, ale to są po prostu gdyby inne typy ludzkie. No, socjologia ma na to takie określenie, prawda? Profesor Zygmunt Bauman napisał tak o typach ponowoczesnych osobowości, że jest włóczęga i on zawsze będzie szukał lepszego pastwiska. Ja nie wiem, no, są kibice, których to nie razi, mnie razi, od razu mówię. Kiedy ktoś przychodzi i mówi, że się chce odbudować w tej drużynie albo wypromować w tej drużynie. No nie, no to jest mniej więcej tak jak, no, dobra, nie będę ciągnął takich dosyć ryzykownych porównań, ale przecież to ogólnie powinno wzbudzać niesmak. Prawda? To znaczy ten człowiek tak naprawdę jest zainteresowany tym, żeby strzelić parę bramek, a czy ta drużyna zostanie, czy nie, no to jest kwestia premii, ale być może wypromowanie się do lepiej płacącej drużyny przy tych stawkach, jakie są teraz, no w zasadzie jaka to może być premia? Jeżeli ktoś przechodzi, o proszę bardzo, na przykład do drugiej Bundesligi, prawda? Kownacki z Lecha, no, mistrz Polski. No, Lech chce go zachować u siebie na Ligę Mistrzów. Oczywiście eliminację, bo nie przesadzajmy, ale co? No, a ten piłkarz nie miał miejsca w drugoligowej Fortunie Düsseldorf, która naprawdę była w dolnej połowie tego. No więc co? Możemy wierzyć, że Poznaniak, kibic Lecha od dziecka, Dariusz Kownacki, kiedy dostanie propozycję na przykład, dobra, z jakiejś tam ligi, nawet bardziej podrzędnej niż Bundesliga, to będzie się zastanawiał, że nie, no jednak będę grał tutaj dla swoich i tak dalej. Nie. Ci ludzie po prostu tak się zachowują, ja ich za to nie winię. Taki jest współczesny świat, a oni są egzemplifikacją tych tendencji, które się mogą nie podobać, ale one istnieją. Mhm. Jest z nami właśnie Kazimierz Szachnitowski, czyli piłkarz z innych czasów, z innej epoki, kiedy być może były inne wartości. Pan Kazimierz grał tutaj, ale sobie przypomina, chyba 10 lat z rzędu, prawda, w GKS-ie Tychy, bo przyszedł pan w 74, w 83 pan przyjechał. Jak to było wtedy z tymi wartościami, z przywiązaniem do klubu, panie Kaziku? Rzeczywiście było tak, że no, czuliście jakieś emocje związane z tym, dla kogo gracie? Ale to była taka sytuacja, że człowiek miał taką przyszłość, kibiców za sobą. Jeździli po całej Polsce na nami. Teraz troszeczkę też kibice jeżdżą, ale może troszeczkę w mniejszym wymiarze, ale no, duża jest różnica w tej chwili. Teraz, a to co było w latach 70. Teraz moim zdaniem kibice są bardzo często mocno zainteresowani również, a niekiedy przede wszystkim sobą.
A piłkarzy traktują trochę tak jak swoich pracowników, prawda? Swoich pracowników, znaczy nie wykonałeś roboty. Nie było tak. Jeden z zawodników, taki fragment wywiadu przychodzi mi do głowy, chyba Adam Danoch z Górnika Zabrze, który potem zresztą wylądował w Arce Gdynia, kiedy Górnik miał problemy, to on powiedział tak, a on mówi, wam jest może obojętnie, bo wy stąd wyjedziecie, ale my tutaj zostaniemy i musimy tym ludziom spojrzeć prosto w twarz. No? Tym, którzy widzieli nasze porażki, które powiedzmy nie było, które jak gdyby może miały styl nieco kompromitujący. I to jest, znaczy inaczej, były czasy, kiedy człowiek wiedział, że to jest ta drużyna, nawet jeżeli nazwy nie było, bo jednak trzon drużyny był taki sam, tych zawodników. A teraz przychodzi trener do Manchester United i mówi tak, wszystkich zwalniamy, wszystkich przyjmujemy. No dobra, tam paru zostawi, trzech, czterech i tak dalej. A to co to jest? To znaczy, że to jest tylko chodzące logo i ci zawodnicy, którzy mają lukratywne kontrakty podpisane, którzy tak naprawdę niekiedy wcale nie muszą grać, mogą przesiedzieć. Był taki artykuł, ilu zawodników Premier League, które zarabiali krocie, nigdy nie wybiegło na boisko. Naprawdę, cały artykuł. Tam było ich naprawdę kilkunastu. Oni w ogóle nie wybiegli na boisko. No ale co? No ale potem ich ktoś potem kupił, potem ktoś jeszcze, potem ktoś i tak dalej, i tak dalej. I co? No bo jak grałeś w Premier League, to... Przecież Polska jest akurat takim, Eduardo na przykład został zakupiony przez Legię Warszawa, on chyba nie strzelił ani jednej bramki, ale wcześniej grał bodaj w Chelsea, jeśli się nie mylę. W Arsenalu. W Arsenalu, tak? W Arsenalu, dobra. No, ale co to znaczy? No, że to jest miejsce pracy, znaczy jestem bałwanowskim włóczęgą i wybiorę takie miejsce, które jak gdyby, czy na którym trawy są najbardziej obfite i nie każdy płacze jak Messi. Niektórzy po prostu wzdychają do innych pastwisk, więc te łzy nie są zupełnie potrzebne. Mm-hmm. Nie są zupełnie. Ja wierzę w to, że Robert Lewandowski miał łzy w oczach, bo jednak przegrał w tym Bayernie naprawdę sporo lat i to się liczy. No ale są zawodnicy, którzy praktycznie co sezon zmieniają pracodawcę, więc też trudno liczyć na to, żeby oni nad każdym się jakoś specjalnie rozwodzili, prawda? No, to jest niezwykła zmiana, która ma wpływ potem na wszystko. Bo tak to były takie wspólnoty, no nie wiem, no, ja to widziałem. No, na przykład ostatnim klubem, który w Polsce zdobył majstra w 89 roku, to też jest oczywiście znamienne, opierając się na chłopcach, bądź wychowankach, bądź z tego samego miasta, czy tam z miast okolicznych, to był Ruch Chorzów. W 89 roku. Jedyny zawodnik spoza to był Mieczysław Szewczyk. A i tak Ruch był jego jedynym klubem. On był grą w Unii Oświęcim, co umówmy, był wychowankiem Ruchu, znaczy Unii Oświęcim, więc dobra. No. A potem już nigdy tego nie było i nie będzie. Nie będzie. No, nikogo nie dziwi na przykład taka sytuacja, że Lech zdobywa tytuł mistrza Polski w tym roku. Jeden z jego zawodników, na którego, jak rozumiem, zarząd i być może koledzy liczyli, czyli Tiba, przechodzi do Legii Warszawa. No ale wcześniej, tak, to już jest ustalone. Ale wcześniej przechodzili rodowici poznaniacy, Bereszyński, no, Bednarek chyba tak też, jeśli się nie mylę. W każdym razie oni przychodzili do Legii po co? Nie dlatego, że byli zakochani w klubie, którego cały Poznań, powiedzmy, nie lubi, a może i bardziej, ale dlaczego? Bo chcieli się wypromować, chcieli przejść do innych lig i Bednarek gra w Southampton, Bereszyński w jakiejś drużynie włoskiej. Wypromowali się. Ale co to znaczy? To znaczy, że po prostu tu jest zespół. Zespół, ale w sensie teamu takiego teamu, a tam jest zbiór pojedynczych piłkarzy. Jest teraz taki fantastyczny duet atakujących w Realu Madryt, Vinicius i Benzema. Ale przecież nie tak dawno była głośna afera, kiedy Benzema powiedział, że nie podawajcie mu, bo on gra przeciwko nam. Proszę Państwa, we wspólnocie takiej to jest praktycznie niemożliwe, bo to jest zaszczyt, że ja reprezentuję tę wspólnotę, a tutaj jestem najemnym pracownikiem,
którego lojalność oparta jest o wysokość kontraktu, możliwość sukcesów i przejścia do jeszcze lepszego kontraktu i jeszcze większych sukcesów gdzie indziej. I to, że ta sytuacja jest teraz, takie rzeczy się zdarzały, przechodzili zawodnicy z Barcelony do Realu i tak dalej, ale teraz to już jest praktycznie, to nikogo nie dziwia. I ten brak zdziwienia sam w sobie jest zjawiskiem. Sam sobie jest zjawiskiem, że tak naprawdę, no to oczywiście jasne, tam trochę popyskują, najbardziej zajadły kibice gdzieś w internecie i tak dalej, no ale co, no ale suma summarum, jest, to już ma tyle precedensów, że tak, no, że mamy do czynienia z taką normą, która praktycznie w ogóle nie istnieje już. Ja bym potem wrócił jeszcze do tego, ponieważ te wszystkie zjawiska, one też mają odbicie tutaj w Tychę, w Piekańczy Tychy, w naszym klubie, dokładnie. To wszystko się u nas dzieje, ale jeszcze chciałem wrócić do tego wątku reprezentowania piłkarzy. Czy nie mamy wszyscy takiego odczucia, że coraz częściej jesteśmy manipulowani przez piłkarzy? Że oni coraz lepiej opanowują te umiejętności PR-owskie, takiego auto PR-u. Proszę zobaczyć, na przykład, często, coraz częściej w meczach się zdarza, że jakiś piłkarz, także polski, po porażce, on przychodzi przed kamerę telewizyjną, jest to usprawiedliwiony i mówi na przykład tak, zagraliśmy jak pizdy, jestem wkurwiony. Idzie przekaz, że po prostu on jest autentycznie zły, że on dawał z siebie wszystko, ale mu nie wyszło. Ale być może on po prostu kombinuje, że ja, jeśli tak powiem, to znaczy urosnę w oczach kibiców jako ten, który jedyny, który się starał, i jestem usprawiedliwiony. I potem te media wszystkie napiszą tak. Mocne słowa kapitana drużyny. Tak, jak to brzmi, tak, prawda? Tak. To. Mm-hmm. Znaczy, szczerze mówiąc, do takich elementów może być znacznie więcej. No, teraz na wszystko możemy spojrzeć przez okulary PR-u. Na przykład te okrzyki Lewandowski zostań w Monachium mogły być spontaniczne. Ale nie musiały być spontaniczne, bo po to, żeby uruchomić tłum, to Le Bon przecież o tym pisze, no to wystarczy paru ludzi, którzy zaczną coś skandować i potem to jak gdyby tak, no tłum to podchwytuje tak. I nagle się okazuje, że proszę bardzo. No, jasne, że robią coś takiego. Dla mnie też, właśnie jakbym miał powiedzieć znowu, wrócić do tego głównego motywu, to bym powiedział, że dla mnie, kiedy czytam o czymś takim, że na przykład starszy zawodnik, teraz miała miejsce taka sytuacja gdzieś w lidze włoskiej, przychodzi i tłumaczy temu zespołowi, że powinien się specjalnie spiąć, bo to są derby. To jest bardzo ważne. No i potem ten zawodnik wychodzi i mówi, że co prawda jestem tutaj przyjezdny, ale wiem, co to są derby i tak dalej. Ale może przez chwilę się dowiedział, co to są derby, prawda? Że jakiś mecz, zwycięstwa w jakichś meczach są ważniejsze, a porażki są bardziej bolesne. Jak to jest teraz regulowane? No bardzo prosto jest regulowane, to znaczy premia za to jest większa. Premia za zwycięstwo, a przecież punkty są takie same. No, no ale jak ich inaczej zmobilizować, kiedy normalnie były takie mecze, że było wiadomo, że trzeba gryźć trawę, bo z nimi nie możemy przegrać. Ale wtedy kibice mieli pewność, że jeżeli przegrali, co nigdy nie jest przyjemne, no to przegrali, ale no niekiedy no dobra, mi się trudno. To nazwisko powinno być zapomniane, Radziński, który wykartkował Wielnika Zabrzyw. To Ernest Marcin. No to co chodzi? Jest coś nienormalnego w tym, że po prostu mówimy, że to nie wiem, słowacki wielki a to jest ważny mecz, myślę, to naprawdę jest ten mecz. To jest dla tych kibiców, to jest ważny mecz. Dlaczego? To jest ważny mecz dla kibiców, a na nim są 3 punkty plus premia. I to już może być ważne. A może, ale nie musi. Czy a propos właśnie tych rozumów produkcyjnych wypowiedzi, jak zmienił się świat, to przypomina mi się historia trenera Ruchu Poszów, właśnie z tego odnośnego roku, czyli Jerzego Dorotka.
historię. Bo wydaje mi się, że właśnie te kalki, czy księstwa, odbudować i tak dalej, one są taką kwintesencją futbolu, one są czymś bardzo, bardzo potrzebnym. Tak, a przeczytałem, jestem regularnym studentem sztuki nauczanej, zamieszczałem relacje z nauczycielem. No to oczywiście, no, nie wiem, no, po jakim meczu, no, że było ciężko, tam było ciężko, było ciężko. Tak? Nawet jak milczał, to nagle się okazało, że milczeniem było trenera Czamyczka, a to się tłumaczył, że po prostu był taki trochę może akurat niezgodnie zakłopotany, akurat nic nie przychodziło mi do głowy. Ale być może to po prostu właśnie, no, naturalne. No, niestety, no, kiedy bierzemy na to do siebie, że im bardziej są naturalne, tym bardziej mogą być wystudiowane. To jest paradoks. Jak się panu podobał pomysł i czy uważa pan, że on wypalił z Lukasem czy Łukaszem Podolskim w Górniku Zabrze? Ja powiem szczerze, mnie się spodobał mi się ten pomysł, bo to jest taka bajka, bajka dla dorosłych. To znaczy, że jest chłopiec, który kibicuje jakiemuś klubowi, no ale potem życie rzuca go gdzieś w inne strony, on tam odnosi sukcesy, potem odnosi trochę mniejsze sukcesy, ale na końcu spełnia obietnice powrotu do klubu, któremu kibicował od dziecka. I to jest fajne, to zawsze dodaje jednak, jak polskie ekstraklasie z całą pewnością to dodało jakiegoś tam pieprzu. Te bramki, które on strzela tym swoim niezwykle silnym strzałem, jasne, tam to robi wrażenie. No, tak, i pan to kupuje, że to była taka dusza romantyka w Podolskim? Nie. Ja sądzę, że on by mógł podobne, może nawet trochę większe pieniądze zarabiać gdzie indziej, więc niewiele stracił na swoim romantyzmie, tak bym powiedział. Niewiele stracił. Uważam, że tak, no. Dobra, jest wielu zawodników, którzy obiecywali, że wrócą na ostatni sezon jeszcze do swojego klubu i nie wracali. No nie wiem, no, taki zawodnik, który może jeden z najlepszych, którego ja oglądałem, czyli Krzysztof Gucio-Warzycha, też mówił, że ostatni sezon zagra w Ruchu, a wreszcie grał chyba do 38 roku w Panathinaikosie. Potem był trenerem Ruchu i to jest bardzo nieszczęśliwa historia, więc nie ma co jej odgrzebywać. Filozof, eseista Jean-Paul Sartre kiedyś powiedział, że w piłce nożnej wszystko komplikuje jedna rzecz, po prostu obecność drużyny przeciwnej, szczególnie teraz, bo wszystko się zgadza. Excele pokazują naprawdę, że kasa się zgadza, prawda? Są wykupione prawa telewizyjne, kibice wykupują karnety na cały sezon, tylko cholera jeszcze trzeba rozegrać te mecze, które nie zawsze się wygrywa. Jest w tym coś przewrotnego. No tak, tylko że Jean-Paul Sartre to jest akurat, to jest bardzo dobry przykład i uznaję, że to tak. Podaje mi pan tę piłeczkę. Było takie powiedzenie, że lepiej mylić się z Sartrem, niż mieć rację z Aronem. I rzeczywiście Sartre swoim wielbicielom dawał bardzo wiele okazji w ciągu swojego całkiem długiego życia, żeby się razem z nim mylić. To był jednak człowiek, który na przykład wątpił w istnienie gułagów, no miał różne takie tam. Miał różne takie teksty, które dzisiaj brzmią wyjątkowo nieświeżo i wyjątkowo fałszywie. Ale tak naprawdę to ja sądzę, że on nie mówił o piłce nożnej. On po prostu chciałby, żeby nie mieć polemistów. I wtedy jego racje rozbłyskały najwcześniej. Bardzo mi się spodobał i bardzo państwu polecam. Taki fragment jest na YouTubie, kiedy z meczu Brazylia-Niemcy 1-7 po prostu technologia wymazała zawodników z Brazylii. To jest do zobaczenia. I po prostu widzicie tylko tak, że jest jedna drużyna, oni sobie kopią, biegną do pustej bramki, strzelają. I jest. Oczywiście, że to jest marzenie. Każdy myśli sobie, że Boże, gdybym ja tak miał tę szybkość, tę technikę, a oni stali jak wmurowani, to jasne, że tak. Jasne, no niestety zdarza się ciągle jeszcze, i to też jest piękne w piłce nożnej, że nawet słabe usze są w stanie wygrać z arcymistrzami, prawda? Jeżeli Real Madryt zdobędzie tytuł, jeżeli zdobędzie Ligę Mistrzów,
to chcę przypomnieć, że on w rozgrywkach grupowych przegrał z taką drużyną, której chyba Sheriff coś tam. Sheriff Tiraspol. Tak. Z Mołdawii. Tak. To nie jest złośliwość z mojej strony, ja naprawdę zapomniałem, jak ale przegrał. Ale przegrał, to też dlatego na piłkę. I to na własnym boisku. I to na własnym boisku, 2-1, jeśli sobie dobrze przypomnę. Mm-hmm. Ale wiecie, no to jest jednak piękne, że jednak w piłce nożnej nie ma czegoś takiego, prawda? Że ktoś i że na pewno. Tylko, że współczesny futbol też polega teraz na tym, że koniec końców to Real Madryt awansował z tej grupy, to Real Madryt zagra w finale, a ten biedny Tiraspol, mimo że odniósł swój życiowy sukces, gdzieś tam poległ po drodze. No tak, no Górnik Zabrze wreszcie też mógł prawie że wygrać w Madrycie. Bodaj się skończyło na remisie 3-3, jeżeli sobie dobrze przypomnę. 3-2 przegraliśmy. Przegrali 3-2, tak. Tam Jegor strzelił piękną bramkę, z tego co pamiętam. No tak, no ale to i tak byłyby krótkie bajki. Prawda? Sytuacja, zaczęliśmy od tych śródpiłkarskich, no to umówmy się, sytuacja, w której polska drużyna będzie grała w finale jakiegokolwiek pucharu, nawet konferencji, jest prawie nie do pomyślenia. No? Te wszystkie takie sukcesy, które się od, prawda, że tutaj przeszli tam, że nie wiem, że Legia Warszawa zremisowała na pustym stadionie z Realem Madryt 3-3 i tak dalej. Zresztą Real strzelił w ostatniej minucie tę bramkę wyrównującą. Ale być może oni pomylili ten mecz z treningiem, prawda? On dla nich nie miał żadnego znaczenia, a dla Legii to, no właśnie, to pewnie będzie jakiś tam życiowy sukces. No. Ale też dlatego, że tak się dzieje, że po prostu wszystko przewartościował upadek komunizmu, prawda? Tak. Bo jak pewnie pamiętacie, były czasy, lata 80., 70., że Ligę Mistrzów, czyli wtedy Puchar Europy, wygrywał mistrz Rumunii, tak, Steaua Bukareszt. Że kluby z NRD, ze Związku Radzieckiego sięgały po europejskie puchary. Tak, dzisiaj jest to absolutnie niemożliwe. Absolutnie. No nie, to jest, ale to jest też, to nie jest tylko kwestia pieniędzy. Oczywiście pieniędzy również, ale to nie jest, to jest też kwestia pewnego rodzaju kultury. Na przykład, no nie wiem, Liverpool, tak zaczęliśmy od Beatlesów. No to jest klub z taką jakąś swoją własną kulturą. Ja kibicuję Liverpoolowi. Kibicuję mu dlatego, że jak gdyby ten skład się zmienia tak jak gdyby fazowo, że tam nie ma czegoś takiego, że jest koniec sezonu, sprzedajemy wszystkich, kupujemy nowych i szyld tylko zostaje taki sam. Prawda? No jak się jest jakimś oligarchą, no to oczywiście można sobie wyobrazić, że kupię, nie wiem, Brazylijczyków, kupię tych i to samo zacznie grać. Słynny trener i tak. Już była taka, gdzieś tam już daleko w Azji, taki pomysł, tam, Boże, tam grał, Eto grał tam i tak dalej, z jakiejś O, świetnie, tak. No więc, tak, no ale ta drużyna przecież i tak, mając te sławy, no nie była w stanie tego udźwignąć, no bo nie po to jadą piłkarze do Arabii Saudyjskiej, żeby zdobywać jakieś wielkie trofea. Jadą tam po to, żeby na luzie już, jak gdyby, obcinać kupony od swojej przeszłej, bardzo często sławy. No. Wspomniał pan o byciu kibicem Liverpoolu. Ja sobie przypominam, że sympatia moja do Liverpoolu pojawiła się z zupełnie innego powodu, ponieważ jak byłem nastolatkiem, to Telewizja Polska w sobotę najczęściej popołudniami najczęściej pokazywała właśnie ligowe mecze Liverpoolu, jeśli chodzi o Ligę Angielską, bo wtedy nastąpiło takie otwarcie, telewizja zakupiła prawa do jednego meczu. Zwykle to była, uwaga, druga połowa tylko tego meczu, prawda? Nie pokazywano całego meczu, tylko drugą połowę. I najczęściej grał wtedy Liverpool. I mnie się ten Liverpool bardzo spodobał. I co ciekawe, zapamiętałem przede wszystkim jednego zawodnika. To był rezerwowy, David Fairclough, on się nazywał. Taki nastolatek, słuchajcie, który wtedy był wpuszczany na ostatnie minuty i on nagle strzelał te najważniejsze gole. I on został zapamiętany nie tylko przeze mnie, ale w plebiscycie kibiców Liverpoolu na 50 najpopularniejszych piłkarzy on zajął jakieś tam 12 miejsce, chociaż był tylko rezerwowym, bo on tak wszedł w świadomość tych kibiców. Więc tak, są takie nieoczywiste ikony. Na przykład no, można było powiedzieć, powiem, co mnie na przykład dziwi. Dziwi mnie to, ale to pewnie jest kwestia wieku, upływu lat i tak dalej. No, ja miałem okazję widzieć, jak grał George Best i to jednak były największe sukcesy Manchester United, 4-1 z Benficą, po dogrywce, ale jednak w
finale Pucharu Europy Mistrzów Krajowych. A przecież tam o wiele większą stymą cieszy się Eric Cantona, z którym tak naprawdę no, Manchester nie wygrał niczego wielkiego. Prawda? No więc sympatia kibiców, no na przykład no właśnie w tej drużynie ruchu z 89 roku, ja najbardziej lubiłem Christiana Schustera, ponieważ strzelał dużo bramek. Może zaraz po Barzyszy był drugi, był taki dosyć wysoki jak na tę drużynę i nieruchawy, czyli tak trochę się jak gdyby z nim utożsamiałem być może. A ulubieńcem kibiców był Józek Nowak, który po prostu dryblował ludzi, gdzie tak naprawdę on tak przeskakiwał piłkę, kiedy przeciwnik był 5 metrów dalej, ale cieszył się, to tego się nie da wytłumaczyć, to jest po prostu irracjonalne, no tak. Jest jakiś zawodnik, którego naraz się po prostu kocha i koniec. Ten Józek Nowak też dlatego był lubiany, bo on po każdej bramce biegł do kibiców, rzucał się na tą siatkę, obejmował się z nimi, więc on był taki bradłata. Tak, pamiętam. Mhm. Jesteśmy w Tychach i chciałem wrócić właśnie do tych wątków, o których pan wspominał. Dobrze byłoby je porównać właśnie do naszego tyskiego Poletka. Jak dużą rolę należy przyjmować do tych wszystkich takich mitów tożsamościowych? Chodzi mi o to, kiedy GKS Tychy został założony, to wtedy się mówiło, że ten klub ma powstać, aby w tym mieście złożonym z mieszkańców z różnych stron kraju powstało coś, co ich będzie łączyło. Albo inaczej i prościej, aby odciągnąć młodzież na przykład od wódki, od innych używek. I taki był ten mit założycielski GKS-u Tychy. Ja trochę z tym zawsze polemizowałem i też przypominałem, że GKS Tychy tak naprawdę powstał z ambicji ówczesnych sekretarzy partii, którzy po prostu w Tychach chcieli mieć też klub taki jak Ruch Chorzów, jak Górnik Zabrze, jak w miastach innych towarzyszy, żeby mieli się czym pochwalić. Jak to jest z tymi mitami założycielskimi? Nie no, mity założycielskie mają jak gdyby swoje interpretacje. Te dwie wersje się nie kłócą. Jeżeli one się uzupełniają. Klub, drużyna, tak. I odnosi jakiś sukces. Jakiś sukces. To naraz się zaczyna wokół tego klubu, zaczyna się tworzyć coś zupełnie nowego, nowa tożsamość. No teraz są oczywiście inne firmy takie, prawda, jak RB Lips, takie zupełnie sztuczne kluby, ale one też się wreszcie, no, każda rewolucja ma swoją tradycję, czyli każdy twór, jak sztucznie by nie powstawał, to po pewnym czasie staje się elementem historii. A jeżeli się czymś zaznacza, prawda, rozmawialiśmy jeszcze w kuluarach, po meczach z FC Köln i tak dalej, no to są mecze, które potem tam, nie wiem, rodzice opowiadają i tak dalej. Przechodzą do legendy. Ale jasne. Z pokolenia na pokolenie. Jasne. Zwłaszcza, że te legendy będą długo trwały, dlatego że nawet wielki Liverpool odpadł z Widzewem, a sytuacja, w której teraz polska drużyna klubowa będzie walczyła jak równy z równym z jakąś poważną, a wtedy FC Köln był bardzo poważną drużyną zachodnią, jest praktycznie nie do wyobrażenia. No, Legia Warszawa, która odpada z mistrzem Luksemburga, z jakimiś takimi tymi, no praktycznie, kiedy ja słyszę określenie nie ma w Europie słabych drużyn, to wiem, że mam do czynienia z taką kalką, o jakiej mówiliśmy, że cieszę się ze zwycięstwa i tak dalej, i tak dalej. Prawda? No bo jednak umówmy się, tak, są nieco słabsze drużyny i są takie, z którymi z całą pewnością powinno się wygrywać, jeżeli to jest mecz o wszystko. Można przegrać jak Real Madryt z zupełnie nieznaną drużyną, ale wtedy, kiedy się jednak to wszystko tak jest w stanie zmienić i wyjść z grupy i potem dotrzeć do finału. Mhm. Ale trzeba powiedzieć, że GKS Tychy wtedy, w tym 71 roku, został założony, no, niezależnie z jakich pobudek, to drużyna piłkarska była budowana z głową. Tutaj mamy za naszymi plecami drużynę, która właśnie powstała na początku istnienia GKS-u Tychy, potem została uzupełniona o kolejnych graczy, ale co ważne, ona została zbudowana
w oparciu o piłkarzy stąd. Tak jak ten ruch Chorzów, o którym pan mówił. To są wszystko synki w 90% ze Śląska, nasze Karlusy, które tu potem zamieszkały, które mieszkały na tych osiedlach, niektórzy mieszkają do dzisiaj. I teraz zobaczmy, jak zmienił się świat, bo weźmy ten GKS Tychy dzisiejszy. W bramce stoi chłopak z Warszawy, w pomocy chłopak z Ciechanowa. O ataku to w ogóle nic nie mówmy, bo tam po prostu się co roku, raz, że nie ma ataku, a raz, że co pół roku zmieniają się napastnicy i oni są z całej Polski albo i ze świata. Prezesem klubu jest pan z Lublina, więc nie ma tu absolutnie żadnego przełożenia na lokalne środowisko. Chociaż być może ja to demonizuję, być może po prostu jest tak jak w normalnym zakładzie pracy. Oni przychodzą do pracy, podpisują kontrakty. No jest trochę tak, tylko że coś zyskując, to znaczy jakąś, na przykład jeżeli to jest jakaś organizacja rzeczywiście dobrze kierowana i tak dalej, coś się jednak traci, bo to poczucie utożsamienia się, tożsamości takiej, identyfikacji z drużyną, z klubem i tak dalej, tego się nie da po prostu tak kupić i zrobić z niczego, prawda? Ani się nie da kupić, ani zrobić z niczego. Nie, no inaczej, no. Ja oczywiście nie wchodzę w kwestie takie świadomościowe, ale powiedzmy sobie szczerze, no jeżeli w bramce stoi chłopak z Warszawy, to pewnie raczej chciał grać w Legii, tak on przynajmniej gdy idzie o Polskę, że raczej chciał grać w Legii. Potem jakby grał w Legii, to może by chciał na pewno grać gdzieś na zachodzie, prawda? I ja tego nie krytykuję. To trzeba opisać i analizować. Staram się to robić w tej książce, bo to są takie tendencje, którym się nie da się przeciwstawić. Prawda? No nie da się przeciwstawić. Jednym z najlepszych zawodników Lecha był Jakub Kabiński, który jest wychowankiem Sząbierek i zarząd Górnika był rozczarowany, że on nie wybrał szkółki Górnika Zabrze. A dlaczego on poszedł do Lecha? Czytałem wywiad z nim, powiedział, bo to jest najlepsza szkółka w Polsce, jego zdaniem. I teraz po zdobyciu Mistrzostwa Polski. Tak, Mistrzostwa Polski przejdzie do drużyny, która ja nie wiem, czy ona się utrzyma, bo chyba się utrzyma w Bundeslidze, ale umówmy się, puchary Wolfsburgowi w tym sezonie nie grożą. No co to znaczy? Czy ten chłopak nie ma ambicji? Ma ambicje, to przecież to widać, ale jednocześnie rozjeżdżają się dwa rodzaje możliwości, to znaczy możliwość odniesienia sukcesu, i to jest punkt pierwszy, prawda? I drugi punkt, no to jest to, żeby te zarobki są niebotycznie większe w drugiej Bundeslidze nawet niż, a już nie mówiąc o samej Bundeslidze, prawda? Lech nie może wykupić tego Kownackiego, o którym wspominaliśmy, bo są 4 miliony euro. No to jaka to jest cena na rynku piłkarskim Europy Zachodniej, 4 miliony euro? To nie jest promocja, to jest za darmo po prostu. Tak, ja wspominałem jeszcze o Tychach i generalnie tutaj w Tychach przeżyliśmy wszystko właściwie w ostatnich latach, co mogło się wydarzyć, bo już mówię o tym micie założycielskim, mówię o tych piłkarzach z importu. Mieliśmy nagle ni z tego, ni z owego w składzie piłkarza z Meksyku, no, bardzo dobrej klasy, prawda? Ale nie wiadomo właściwie skąd on się tutaj wziął, bo podobno marketingowo to miało dobrze zadziałać, tak jak na przykład Azjata w jakimś klubie, Chińczyk, prawda? Ja wiem, tylko że tam chodzi o coś innego. Oni sprzedają prawa telewizyjne, oni sprzedają prawa telewizyjne i dlatego opłaca się Koreańczyka, Japończyka i tak dalej. No to jednak umówmy się, sprzedaż praw telewizyjnych, gdy idzie GKS Tychy, no to jednak to nie mogło być decydujące. Nie, tylko zmierzam właśnie do tego, że Tychy zostały dotknięte przez te wszystkie zjawiska, bo mieliśmy tak samo do czynienia na przykład z tym zjawiskiem, że do Tychów został przeniesiony zupełnie inny klub z innego zakątka Polski. Pamiętacie, w latach 90. nagle Sokół Pniewy, bo tak pozwalały przepisy, stał się Sokołem Tychy. Piłkarze, kibice i tak krzyczeli podczas meczów GKS Tychy, dopingowali go w ten sposób i to się skończyło kompletną porażką. Ale jasne, no, tylko że to jest taka tendencja, która się rysuje niestety i na przykład z drugiej strony tej takiej bardzo bogackiej, to byłaby to Superliga, że w zasadzie tak naprawdę klub można przenosić, tak jak to NBA,
NHL i tak dalej, że tak naprawdę ten klub, jasne, powinien być w tym mieście, ale są, mhm, były przypadki w NBA, że przenoszono klub i w NHL też chyba. Czyli tak naprawdę ten klub jest takim jak gdyby towarem, który można przenieść w inne miejsce, bo ten towar tam będzie lepiej funkcjonował. Mhm. Oczywiście, że to zmienia prawie wszystko. To zmienia prawie wszystko, no bo w tym momencie tak, no i zachowania kibiców są jak gdyby absolutnie usprawiedliwione. Dlaczego są usprawiedliwione? Bo to są ich pracownicy, no po prostu tak, no to trochę tak jakby grali w jakąś grę komputerową. Mhm. Więc jak gdyby nie mają takiego poczucia, że tamci będą, nie wiem, już nie mówiąc o, nie wiem, przelewaniu krwi, to chociaż żeby gryźli trawę. No. To rozszyfrujmy może tytuł tej publikacji. Stadiony Świata oczywiście wiemy, a co oznacza drugi człon tej książki? Ja go widziałem z takiej klasycznej koncepcji socjologicznej Ferdynanda Tenisa z XIX wieku. Otóż on powiedział, że to, co będzie cechowało czasy, które nastąpią, był nie tylko diagnostą, ale i prognostą, to przechodzenie od wspólnoty, czyli opartej czyli na lojalności. Czyli Gemeinschaft, tak? Jest, tak, mm-hmm, tak, tak. Wspólnota, na lojalności, na tym, że ceni się całą osobowość człowieka i tak dalej, do Gesellschaft. To się tłumaczy różnie, bo to można tłumaczyć stowarzyszenie, społeczeństwo i tak dalej, ale można też jako spółkę akcyjną. W każdym razie tam już nie idzie o lojalność, tylko o kontrakt. Tam nie chodzi o osobowość, tylko o rolę, którą człowiek pełni. Więc mnie zawsze śmieszy, kiedy czytam, to też jest oczywiście taka piłkarska nowomowa, jak ktoś, zresztą nie tylko piłkarska, umówmy się, ale piłkarska na pewno, że jakiś klub wyraził zainteresowanie moją osobą. Otóż żaden klub nie wyraził zainteresowania osobą żadnego zawodnika, tylko jego usługami. Prawda? Nas nie interesuje osobowość, nie wiem, kioskarza, chyba że go znamy bardzo dobrze. Jeżeli jesteśmy w innym mieście i chcemy kupić gazetę, to oczywiście jak gdyby nie próbujemy rozszyfrować tajników jego osobowości, tylko po prostu tak, no on jest kioskarzem, więc sprzeda nam tę gazetę. Prawda? No i o to chodzi. Mhm. Ta różnica pomiędzy Gemeinschaft i Gesellschaft w tym rozumieniu, ona rzeczywiście, starałem się to w tej książce pokazać, rozjaśnia te wszystkie zróżnicowania, które tam potem się obijają na wszystkim. Z jednej strony taka jak gdyby zdolność funkcjonowania w ramach zespołu, z drugiej skrajny indywidualizm. Benzema, Karim Benzema na przykład powiedział, że to jest fatalne dla futbolu, że się sprowadza zawodnika do statystyk. Sprowadzamy go do statystyki, teraz już teraz, ile miał udanych dryblingów, ile miał tego, ile miał tego, ile miał tego. Ale przecież tak naprawdę ludzie, no są, to jest trochę coś innego. Z całym szacunkiem dla Roberta Lewandowskiego uważam, że każdy, kto się zastanawia, czy on w tym roku powinien dostać złotą piłkę, nie zna się na piłce w ogóle. Jest po prostu kibicem Roberta Lewandowskiego, ale nie zna się kompletnie na piłce, dlatego że wszystkie bramki, które strzelił Robert Lewandowski, to były bramki, no umówmy się, strzelane zespołem albo w głębokim, mówimy się o rozrywkach tych grupowych, w głębokim kryzysie Barcelona. Villarrealowi też strzelił jedną bramkę i Austrii, Salzburg, nie wiem tam ile, no to z wyczynami Benzemy w tym sezonie, tylko się w ogóle nie daje porównać, nawet gdyby Real Madryt przegrał ten finał 4-0. No dlaczego? On strzelił więcej bramek w Lidze Mistrzów niż Lewandowski, ale to były bramki innego ciężaru gatunkowego. Prawda? Że to nie jest tak. Ja nie wiem, dlaczego na przykład Robert Lewandowski uparcie grał z Andorą, z którą Polska wygrywała 3-0 i on strzelił dwie bramki, bo chciał strzelić jeszcze dwie bramki. No i co? Został kontuzjowany, nie grał z Paris Saint-Germain, ale jego zmiennik strzelił bramki i w meczu w Monachium i w Paryżu. Także nie przesadzajmy z tym, że akurat nie było lewego i dlatego Bayern odpadł. No ale to już jest spojrzenie kibica, jeżeli patrzymy przez statystyki. W swojej książce wspomina pan też kwestie przywiązania do barw klubowych. Jeszcze chciałbym te kwestie podrążyć, bo zakłada się pan z nami czytelnikami, że najprawdopodobniej Gerard Cieślik, czyli symbol, ikona ruchu Chorzów, gdyby tylko mógł, to
nie rozegrałby całej swojej kariery w Ruchu Chorzów, tylko poszedłby tam, gdzie mógłby więcej zarobić, tylko takie były czasy. On żył w innym świecie, więc to było, powiedzmy, to jest tutaj trochę na wyrost, bo tego nie wiem, no tak, ale gdyby żył w naszym świecie, to tego nie wiemy. Tego nie wiemy, no na przykład Włodzimierz Lumański, idol mojego dzieciństwa, prawda? No sam powiedział, że gdyby była taka możliwość, to tak, no on dopiero wyjechał do Lokeren, kiedy był już zawodnikiem, po pierwsze starszym, a po drugie po kontuzji, po ciężkiej kontuzji, prawda? Więc tak, a były takie też, że i Cieślika chciał Real Madryt, i Lubańskiego chciał, ale to jest, wiecie, to jest problem naszego całego widzenia rzeczywistości. Przecież wszyscy się wychowaliśmy na takich nazwiskach, powiedzmy, jak Marusarz w skokach, Stanisław Marusarz. Ale jeżeli porównać jego osiągnięcia z osiągnięciami Małysza czy Stocha, to są żadne. To są żadne, no. Prawda? Jadwiga Jędrzejewska, przepraszam. No tak, ale nie wygrała tego Wimbledonu. Nie, była tylko w finale. Była w finale, prawda? Więc być może nasza teraz młoda Iga Świątek po prostu ją przebije. No i tak jest praktycznie. Jest takie pytanie, kto jest najlepszym polskim piłkarzem w historii? Być może to byłby ktoś inny, ale tak naprawdę oczywiście jest nim Robert Lewandowski. On odniósł najwięcej sukcesów. Odniósł najwięcej sukcesów, jest najbardziej rozpoznawalny w świecie i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? No bo świat jest niesprawiedliwy niekiedy. Po prostu jest niesprawiedliwy. Na przykład Ernest Bilinowski, który być może talentem przebijał Lewandowskiego n razy nawet, no trafił na 39 rok. I była to taka wojna, która jak gdyby spowodowała, że zawodnik, który strzelił w finale Mistrzostw Świata, w finałach Mistrzostw Świata przed wojną Brazylii strzelił 4 bramki. Prawda? No tak, ale tego się nie dowiemy. No. To są takie historie z tego, co by było gdyby. Ja pamiętam taką wypowiedź Gerarda Cieślicha, człowieka, którego miałem okazję poznać i niezwykle szanuję, który powiedział, że dla niego istniał tylko ruch i tak dalej. I w tamtych czasach tak, istniał tylko ruch. Ale jak mówi wiersz Wisławy Szymborski, tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono. Prawda? No więc dopóki się nie dostaje jakiejś oferty i się jej nie odrzuca, tak jak na przykład robił to Francesco Totti z Romy, prawda? Dostał propozycję z Realu, skądś tam, on powiedział, że dla niego ważniejszy jest tytuł mistrza Italii z Romą niż wygranie finału Ligi Mistrzów z Realem. I tacy zawodnicy od czasu do czasu się pojawiają. Ale inny mój idol, Eusebio, przecież przeszedłby do Interu bodaj Mediolan, gdyby nie Salazar, wtedy dyktator portugalski, który po prostu zablokował ten transfer. Ja nie wiem, czy on chciał odejść z Benfiki, czy tak jak Messi nie chciał odchodzić z Barcelony, ale przecież co znaczy Messi? Jest to Messi team, Lewandowski team i ci ludzie podejmują w dużym stopniu decyzje. No. To nie jest tak, że to po prostu tutaj, dobra, to też jest trochę dziwne, że tam ojcowie mają taki wpływ na decyzje 20-parolatków, ale też nie wchodzę w kwestie rodzinno-osobowościowe, no, że ojciec mówi, masz tutaj grać, czy masz grać tamtym. Cytuje pan w swojej książce słowa, że futbol to rodzaj wiary, której nie można utracić. Jednocześnie zadaje pytanie, czy aby na pewno to jest prawda. A, to jest bardzo, tam jest zresztą ileś takich, podaję takie formuły słynnych ludzi, którzy wypowiadali się na temat futbolu wyjątkowo w taki entuzjastyczny sposób. Czy można utracić? Ja mogę powiedzieć to na swoim przykładzie. Ja na przykład oczywiście mam sentyment do klubów, na mecze, w których chodziłem i tak dalej, ale ja przyznam szczerze, że jestem teraz konsumentem piłki nożnej. Oczywiście tak. Cieszę się, jak moje stare sympatie gdzieś wygrywają, ale nie dostaję zawału serca z tego powodu, że spadły znowu o ligę niżej. Nie mam tego. No właśnie dlatego, ponieważ nie jestem w stanie się emocjonalnie związać z drużyną, której zawodnicy nie są emocjonalnie związani z klubem. No nie jestem, po prostu nie. No, więc w tym sensie okazuje się, że przynajmniej w niektórych okolicznościach można taką wiarę stracić. I po prostu potraktować to jako takie wielkie widowisko, na którym grają gladiatorzy. Tak, bo najprawdopodobniej to będzie tak wyglądało w przyszłości, że będziemy mieli prędzej czy później ta Superliga powstanie, nie miejmy złudzeń. Będziemy więc codziennie być może nawet przed telewizorem zasiadać, oglądać tych gladiatorów,
ale to będzie wyzute już z takich emocji, tych najprostszych. Tak. No więc jak mówię, to jest trochę krótka kołderka, albo. Można zrobić drużynę Galacticos, obsypać ją złotem, ona niekiedy wygrywa, niekiedy tak jak Paris Saint-Germain nie wygrywa, ale proszę, Paris Saint-Germain, które przecież odpadło w pechowych okolicznościach, gdyby nie błąd bramkarza w Madrycie i wyrównanie na 1-1, to być może Paris Saint-Germain przeszłoby dalej, no ale przecież ci kibice Paris Saint-Germain zachowali się dokładnie jak rozkapryszeni klienci. Prawda? To znaczy, że kupiłem ten telewizor i uważano, on miał mieć taki program i co to jest, proszę to zabrać i tak dalej. Oni wychodzą, oni są po prostu rozżaleni, wygwizdują swoich piłkarzy, którzy przecież zagrali jeden cały mecz i połowę drugiego naprawdę dobrze. Mogli przejść ten Real. Nie przeszli, ale taka jest piłka. No to jest po prostu, bez tego nie byłoby w ogóle takiej fascynacji futbolem. Dlaczego się pamiętam mecz Manchester United z Bayernem z finału, w którym Manchester strzela bramki w czasie doliczonym, z tego co pamiętam. Prawda? Dlaczego się pamięta od 0-3 Liverpoolu do 3-3 i wygraną w karnych i Dudek Dance? No dlaczego? No bo jest dramaturgia, prawda? Jest dramaturgia. No, gladiatorzy mogą dać i to niezwykłą dramaturgię, ale jak gdyby poziom identyfikacji emocjonalnego związania nigdy taki. Znaczy, nie wiem, ja na przykład jako to wyszło tak, że jestem fanem Messiego, to po prostu kibicuję Messiemu. Jak przejdzie do jakiejś innej drużyny, to będę oglądał mecze tej drużyny. Zauważyliśmy też jeszcze, i o tym też pan pisze w swojej książce, że coraz mniej już takich swojskich, lokalnych stadionów typu Wembley. Pamiętacie, każdy z nas, przynajmniej z mojego pokolenia, biegał chociażby po plantach za piłką. Myśmy mieli takie miejsce tutaj koło osiedla A, gdzie non-stop graliśmy w piłkę. Teraz jak przechadzam się, a chodzę tam często, nikt nigdy z chłopaków nie gra w piłkę. Kiedyś słynne były tak zwane hasioki, tak się mówiło na takie żwirowe boiska, takie było na Kalinie w Chorzowie chociażby, takie było również w Tychach. Dzisiaj nie ma takich ad hoc urządzonych boisk. No, gdzie ci piłkarze mają się urodzić? Wspomina pan też o czymś takim, o takim paradoksie, że kiedyś graliśmy w piłkę, urywając się z domu, a teraz rodzice przywożą dzieciaki na treningi do klubów. Ja przyznam szczerze, że miałem okazję obserwować grę takich chłopców gdzieś tam, powiedzmy 10-12 lat. Muszę powiedzieć, że rzeczywiście to, w jaki sposób kibicowali im rodzice, daleko wychodził poza to, co oferuje gra takich dzieciaków. I było widać, że każdy z tych rodziców po prostu widzi w tym małego Lewandowskiego, który za chwilę zacznie zarabiać jakieś zupełnie niewyobrażalne pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Na osiedlu niedaleko miejsca, gdzie ja mieszkam, jest Orlik i on jest najczęściej pusty. Kiedy ja przypomnę sobie, że moje szkolne boisko po prostu zawsze zajmowali ci najsilniejsi, prawda? To znaczy jak ja byłem młodszy, to jak przychodzili starsi koledzy, to wiadomo, trzeba było zejść z boiska. Ale kolejka była tam zawsze do tego, żeby pograć. Prawda? A teraz już to jakoś, właśnie ta spontaniczność chyba trochę jednak, a może nawet nie trochę, tylko bardzo, zanika. I od razu jest to, dobra, ty będziesz muzykiem, a ty będziesz piłkarzem, a ty będziesz inżynierem i tak dalej, i tak dalej. To jest wielka krzywda, którą się robi tym dzieciom. Bo niewyżyte ambicje ojców się mogą naprawdę położyć głębokim cieniem, więc dobrze, że są rodzice, którzy jak gdyby umieją się w pewnym momencie zdystansować i zrozumieć, że to były ich ambicje i że być może ich dziecko, nawet utalentowane piłkarsko, po prostu ma inne plany na życie, to jest po pierwsze, a po drugie, przecież ilu było młodych ludzi, którym wróżono, ilu było drugich Pele? Nawet Pele tam po prostu, to jest mój następca, to jest mój następca. Namaszczał, prawda, swoich następców. Adu. Tak. No,
No i gdzie oni potem byli? I to jest straszna tragedia tych ludzi. No bo to jest trochę tak, jak gdyby, no nie wiem, są kury z wolnego wybiegu i są takie, nie wiem, z klatek. I te trochę, i ta hodowla trochę przypomina mi tą klatkową, prawda? Której nie ma sentymentów, tylko po prostu byłeś świetny rzeczywiście, ale z jakichś powodów teraz nie jesteś, więc do widzenia. Niekiedy to nawet właśnie ten sposób hodowli ma sens, ma na to jakiś dramatyczny wpływ, taki skrzydłowy, on grał potem w Arsenalu, ale ogólnie Hiszpan Reyes, który był bardzo szybki, zwrotny i tak dalej. Ja kiedy kupił go któryś z angielskich klubów, chyba jednak Arsenal, no to oni postawili na taką siłową tą i on rozbudował masę mięśniową, ale stracił szybkość. Prawda? No ale co to jest? To już nie jest tylko trening, to jest jak gdyby próba przekształcenia kogoś, jak się mówi, o właśnie, Robert Lewandowski, maszyna do strzelania. Prawda? No więc ktoś inny jest maszyną do, nie wiem, do zatrzymywania napastników i tak dalej, i tak dalej. Czy ktoś z Państwa ma może pytanie do naszego gościa, do pana profesora? Tak, bardzo proszę. Mam do pana takie pytanie. Niech pan mi powie, czy piłka już się nie przejada. Bo jeżeli teraz w naszej telewizji, we wszystkich telewizjach, jest niektóre dni 5-6 meczów, to jedno mimo wszystko mało kto by to miał czasu tyle oglądać nerwu i cierpliwości, nie? No więc są. No, jeszcze no. A mówi pan, że tam kiedyś te słabsze drużyny nie mogą wejść w Lidę Mistrzów wyżej. Według mnie to już nie jest Liga Mistrzów, to jest Liga 5 tam 6 krajów, którzy nie chcą sobie pozwolić, żeby grała tylko pierwsza drużyna. Jaka to jest Liga Mistrzów? No tak. Te szaraczki, wszystkie, wytłuką się w tych niższych tego i one nigdy nie wejdą. A Liga Mistrzów? Kiedy się na Mistrzostwa Świata czekało? Jeszcze trochę będzie, że będzie dwa razy w roku. Bo już no, to jest fatalne. Wykombinowali, myślą, teraz chodzi tylko o smalec, o nic innego. Mm. Tak samo zawodników. Jeden zawodnik jest dobry, jak tutaj w Tychach tyle panowie, no nie mówię chłopcy, ale kiedy chłopcy, panowie to też grali. Inna była atmosfera, panowie. Ambicja. Nikt nikomu nie zagląda, jak to mówią, tam czy tu, ale sam było to, że oni grali. Grali naprawdę, to były takie mecze w Tychach, w tym miejscu, bo to już inny stadion jest. Takie były mecze, że naprawdę chodziło się z rodzinami, z dzieciami, z żonami. Teraz, choć oddzieleni są te bandyci, jak ja nich mówię, bo nie są to kibice, no to co to jest? Garska, bo w telewizji mecz jest zaplikowana, on kupił sobie karnet, ale wjeżdżał sobie w telewizji powtórkę, Znaczy, wie pan, to jest jeszcze jeden, to znaczy tak, co do drugiego absolutna racja, co do pierwszego, to znaczy, że czy ona się nie przejada, to ja mam takie dwie uwagi, znaczy, ogólnie rzecz biorąc, zawsze myślałem, że mój już nieżyjący niestety ojciec będzie miał taką emeryturę, bo wielkim kibicem piłki nożnej, że po prostu będzie mógłby je teraz sobie oglądać tak non-stop, prawda? Cały dzień mógłby sobie oglądać, jak tam tutaj, no, jasne, to jest tego, ale jest inny taki aspekt, który jest jeszcze bardziej niepokojący. Otóż ja znam ludzi, którzy nie oglądają meczy, tylko oglądają skróty na YouTubie. Czyli ten mecz, który ma 90 minut, który ma swoją dramaturgię, w którym jak gdyby są okresy przestojów, ale potem one jak gdyby, no właśnie, to jest trochę tak jak z tymi streszczeniami lektur szkolnych, prawda? No i za niedługo będzie takie streszczenie, że Fiodor Dostojewski napisał Zbrodnię i karę i tam chodzi o to, że najpierw była zbrodnia, a potem była kara, prawda? I tutaj też, no bo same bramki przecież nie dają, oczywiście są solą piłki nożnej i tak dalej, jasne, to wszystko absolutnie się zgadzam, ale one nie dają jak gdyby obrazu całego meczu. No, wyobraźcie sobie legendarny mecz na Wembley, w którym się pokazuje tylko bramki, prawda? To znaczy Anglicy z rzutu karnego wyrównują, a Domarski strzela bramka. A cały mecz po prostu, który ja oglądałem w ogóle w jakimś ekstatycznym zachwycie i przerażeniu, że za chwilę ten worek z bramkami się rozwiąże, no to wszystko ucieka. To jest tak jakby, znaczy, no, to jest trochę tak jakby, no, gra wstępna przestaje być interesująca. Być może taki jest los współczesnego świata, że będą dawali tylko takie skróty tam w pigułce i tak dalej, tam
zjedzę tu i tak dalej, prawda? Jest taka książeczka, jak rozmawiać o książkach, których się nie czytało, prawda? I to jest bardzo fajne, tak? Bo to też można sobie wyobrazić. Ale że wszystko się wie, nie? Nie, ale wszystko się wie, no tak jak powiedziałem, proszę mi wierzyć, że to jest może zbyt lakoniczne streszczenie dzieła Dostojewskiego, ale ono jest prawdziwe. No najpierw była zbrodnia, a potem była kara, więc ja bym się tutaj z tym nie sprzeczą. No, mnie się dobra piłka nożna mi się nie przeje, ale przyznaję szczerze, że ja, tak jak wspomniałem, ja już nie mam takiego poziomu identyfikacji z jakimś klubem, żebym przeżywał jego. I to nie tylko kwestia lat tutaj odgrywa rolę. Nie, nie tylko to. No po prostu, znaczy, albo jest taka koniunkcja, to znaczy i zawodnicy, i kibice jak gdyby razem ciągną ten wózek, a jeżeli można mieć wątpliwości, czy tym, którzy ciągną go na boisku, na tym bardzo zależy, no to człowiek trochę śmiesznie wygląda, sam się emocjonując i tak dalej, prawda? No ale siedzi 90 minut kopaniny oglądać, kłótni, machanie tych rękoma, sędziów, szarpanie się, to normalnie szkoda czasu. No, no, ale, ale to jest, znaczy co kto, no, ja na przykład z tym machaniem, bo to jest a propos tego, to strasznie mnie dziwi, że w epoce VAR-u i powtórek telewizyjnych zawodnicy, którzy popełniają jakiś ewidentny faul albo no, strzelają, po prostu mają, słuchajcie, to oni zwykle nie są wielkimi aktorami, przynajmniej kwestie mówione nie są na takim jakimś poziomie teatralnym, ale tutaj oni po prostu mają taką szczerość, po prostu takie uosobienie skrzywdzonej niewinności, ja przecież nic. No, no i nawet najlepsi zawodnicy niestety, co stwierdzam z przykrością, strzelając bramki ręką, jak się to na przykład zdarzyło Lewandowskiemu w Lizbonie, usiłują przekonać sędziego, że nie strzelili bramki ręką, kiedy powtórka nie pozostawia żadnych złudzeń, że była strzelona bramka ręką. Ale to też dlatego no, nagrody fair play się trochę nie przejadły, one się po prostu zestarzały. Ewaluowały. Bardzo proszę. Chciałbym się dowiedzieć, jak ty postrzegasz to wszystko, o czym nieco wcześniej rozmawialiście w kontekście i wiesz, na tle reprezentacji. To znaczy, mówiliśmy tutaj o tej nomadyczności, przechodzeniu, o tym, że kluby są tylko i wyłącznie zakładami pracy. Mm-hmm. To znaczy, nie ma już tego spoiwa, nie ma już tego cementowania tożsamościowego, no ale takim właśnie elementem, który mógłby nawiązywać, tudzież mógłby być pewnego rodzaju kontynuacją, jest reprezentacja danego kraju, prawda? Oczywiście nam najłatwiej mówić po prostu w kontekście i wobec reprezentacji Polski i wydawać by się mogło, że w tej reprezentacji Polski najbardziej mógłby przetrwać ten gen tożsamościowy, ale to jest rzecz oczywiście bardzo złożona i skomplikowana, a do tego jeszcze jest to rzecz, która jest permanentnie poddawana właśnie tej dysocjacji, tej atomizacji poprzez te czynniki zewnętrzne, które dominują absolutnie w postaci oczywiście no, zdecydowanej merkantylności. Tak? I jak się patrzy na reprezentację polską, to emocjonalnie i duchowo i intelektualnie chce się wierzyć właśnie w tą tożsamościowość, która ma być tym spoiwem i która ma być tym motorem napędzającym grę. No ale no już od dłuższego czasu widzimy, że to jest albo w zaniku, albo właściwie jest w atrofii, lub też jest jedną wielką symulacją. Mm-hmm. Czyli taką samą troszeczkę symulacją, jak w przypadku prostu klubu. Gry w klubach. Jak ty patrzysz właśnie, czy też poprzez kontrasty, po prostu jakby jeśli chodzi o piłkę klubową wobec piłki reprezentacyjnej, czy też raczej to zestawiasz jako coś odpowiedniego, jako emanację tego, co się dzieje w tym futbolu zawodowym, klubowym, jako zwykłym przemyśle już. Znaczy szczerze mówiąc, to wcale nie taka zupełnie nie do ruszenia kwestia o właśnie dumy, identyfikacji i tak dalej. To, co jest
w tych zespołach reprezentacyjnych, prawda? Tam piłkarze już są dumni i tak dalej, i pewnie są dumni. A z drugiej strony jest to okno wystawowe, prawda? Że jest ważna impreza, to oczywiście warto się w takiej sytuacji wypromować. Czyli tutaj nie wiemy, jakie są takie indywidualne motywacje tych ludzi, prawda? Być może po prostu warto się gdzieś pokazać i wtedy sprzedać się do lepszego klubu, bo więcej skautów będzie ten mecz oglądało. Ale jest druga rzecz, która ogólnie rzecz biorąc może w ogóle spowodować, że ten problem będzie nieaktualny. Ja przypominam sobie, że oglądałem, wyniki tylko oglądałem właśnie. I zdziwiło mnie, że reprezentacja w piłce ręcznej Kataru zawędrowała do finału Mistrzostw Świata. I potem zobaczyłem, że tam gra Jon Vanović, znaczy, że tam grają zawodnicy byłej Jugosławii. Więc jeżeli się dopuści do tego, to w pewnym momencie, no przecież, no nie wiem, no Arabia Saudyjska nie musi finansować klubów w Wielkiej Brytanii czy we Francji, może po prostu sobie zafundować reprezentację z najlepszych zawodników, prawda? Z najlepszych zawodników, podbić ten rynek na takim poziomie, że to właśnie, prawda? Jest jeszcze jeden element. Proszę zauważyć, że teraz wielu zawodników, takich, którzy, ja teraz nie mówię o reprezentacji Polski, zostawmy ten temat, ale po prostu rezygnuje z gry w reprezentacji. I to reprezentuje, znaczy rezygnuje nie wtedy, kiedy już jak gdyby jest zupełnie u schyłku kariery, no, tylko jeszcze teoretycznie mogliby pograć. Ja rozumiem Fabiańskiego, który jest zawodnikiem, który może robi lepsze wrażenie w reprezentacji niż Szczęsny, kiedy się dowiaduje po raz kolejny, że jest drugim bramkarzem, że kończy karierę, prawda? Reprezentacyjną. Ale są tacy, no przecież było takie wymaganie wobec Lewandowskiego, żeby on został w Bayernie, ale zrezygnował z gry w reprezentacji. Było. To znaczy, żeby się skupił na grze dla klubu. Klubowej. Tak. Teraz przeczytałem coś takiego, ja nie znam się zupełnie na tych kwestiach, więc tylko tak relata refero, że Karim Benzema, nie grając z powodów, no zostawmy takich moralno-prawnych, bym powiedział, w reprezentacji Francji przez ileś lat go nie powoływano, chociaż oczywiście by go powołano, gdyby decydowały wyłącznie względy sportowe, że on właśnie dlatego ma teraz taki wybuch energii, bo no, organizm się nie zniszczył. Prawda? A przypomnijcie sobie Państwo takiego zawodnika, nie przypomnijcie, bo to naprawdę trzeba pogrzebać w pamięci. Nazywał się Andrzej Pałasz. Andrzej Pałasz był wyjątkowo utalentowanym młodym zawodnikiem, dostał od Lubańskiego koszulkę, że to on będzie jego następcą i tak grali. I tego chłopca powoływano do wszystkich reprezentacji. On po prostu, jego organizm nie wytrzymał tego, nie że tam po 30, nie, w okolicach 25 roku życia, to on już był w zasadzie wypalonym zawodnikiem. No. No więc jeżeli się patrzy na swoją karierę pod kątem tego, żeby co zrobić, żeby się nie zmęczyć, prawda, no to być może się okaże, że na przykład ktoś z jakichś powodów odmówi gry w reprezentacji, że to nie będą powody ambicjonalne, tylko takie czysto merkantylne, prawda? Że to mi się nie opłaca, po prostu mi się nie opłaca. No ale z drugiej strony, jak na to też nie patrzeć, bo wspomniałeś o tym, też wskazałeś na taki aspekt, że Lewandowski jest najlepszym polskim piłkarzem, jakby na to nie patrzeć, no ale z drugiej strony jest to piłkarz, który absolutnie nie ma jakichkolwiek osiągnięć na niwie międzynarodowej jako reprezentant po prostu danego kraju. No to. W porównaniu z Bońkiem, Latuszem, Udą. No tak, to... On nie ma żadnych osiągnięć. No to. Nic z tą reprezentacją de facto nie zrobi poza dostaniem się do Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata. Więc też te kryteria są jakby coraz bardziej płynne. I one już też nie stanowią pewnego rodzaju takich twardych punktów. Jak nie, to, tu masz rację, absolutnie, i tak. I właśnie tak. Już się pojawia oczywiście Obama z płynną rzeczywistością. Tak. Że ta piłka jest też taką, no, takim paradygmatem też tego naszego tak. Bardzo jaskrawym, no to bardzo bogatym światem, po prostu jakby, no, nie tylko jakby w emocji zjawiska, no. Wszystkim
bardzo wyinwestowana. Ale widzisz, to, wspomniałeś o tym, jest taki autor amerykański, który wydał książkę Jak futbol tłumaczy globalizację. I to tam wszystko, od terroryzmu, wszystko tłumaczy tam. Tak, 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 tak. Ale z drugiej strony, no, globalizacja tłumaczy to, co się dzieje w futbolu. Przecież skąd się wziął w Polsce taki napływ hiszpańskich i portugalskich zawodników? No bo i tam nie mają pracy, no już oni powiedzieli, tam mógłbym grać na przykład w trzeciej lidze, a Góra w drugiej lidze, a tu gram w ekstraklasie. I wiecie, to jest ciekawe, bo któryś z tych zawodników, nie wiem czy nie ten Iwil... Iwil Opetka, tak. Bodajże on rezerwa Klewante był, mówił, że woli grać w Rekowie Częstochowa, bo tutaj... Dokładnie, grało, tak. Tak jest. Tak jest, tak, 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 tak. Ale proszę zauważyć, on tutaj i tak zarobi trochę więcej, niż mógłby zarobić grając tam, czy starając się o miejsce w Levante, prawda? Gdzieś tam bym grał pewnie w rezerwach i tak dalej, i tak dalej. Nie, no są takie, no, znaczy, oni to tłumaczą, że gdzieś tam w jakimś regionie strukturalne bezrobocie, tutaj się rozpada jeden, drugi klub, a tutaj są otwarci. Zresztą Polska akurat pod tym względem jest wyjątkowa. Nie, inaczej, ja na Polskę patrzę jak na wyjątkowy kraj, może to wcale nie jest wyjątek, ale przecież na przykład fakt, że taki biznesmen nazwiskiem Ptak zakupił iluś Brazylijczyków. I stworzył z nich drużynę. Tak, tak. Mhm. Na takiej zasadzie, że jak to są Brazylijczycy, to umieją grać w piłkę. To mnie się przypomina taka pani profesor z Wielkiej Brytanii, która tu gdzieś w latach 90. chyba przyjechała. I ona powiedziała, że jaka mała dziewczynka w czasie wojny tam widziała polskich lotników, i że to byli najbardziej przystojni, szarmanscy mężczyźni, jakich ona widziała. I tak tutaj przyjechałem, to tak już nie jest. No to wiecie, no rzeczywiście być może nie, no, ale też nie każdy Brazylijczyk jest piłkarzem. Jest piłkarzem, nie każdy Kanadyjczyk jest królem hokeja, prawda? No, to jest myślenie w sposób tak nieprawdopodobnie stereotypowy, ale przecież kupowano tutaj dokładnie na takiej zasadzie zawodników skądś tam, no bo jeżeli jesteś tym, no to na pewno to, prawda? Jak jesteś ze Śląska, to na pewno twój ojciec był górnikiem na przykład, prawda? No tak, no. Mam jeszcze pana takie pytanko, no. Bo zapanowała u nas reprezentacja, nie tylko u nas, rekordomania. No. Zawodnik. Nie wiem, jaki jest sens puszczenia na drużyna, która wygrywa i puszczają na minutę zawodnika, tylko po to, żeby klęknąć ziomka. Ja nie, no to... z Borkiem rozmawiałem z tym dziennikarzem, mówię, to ty tam bliżej chodzisz, ty łazisz, świętasz się po tych wszystkich związkach, dogadajcie się jakoś, niech zrobią zawodnik 90 minut, zaliczą mu występ prezentacji. To tych dużo zawodników, który ma kilkanaście czy kilkadziesiąt występów, to znaczy oni by nie mieli jednego występu, bo oni uzbierają te minutki, na pewno nie mają 90 minut. Tak, ale... A u nas wpuszcza 4-5 na minutę i on jest reprezentant, później szlak przegadza, jak pan mówił, że Lubański, kurde, tyle tego, co, a taka sierota, no inaczej nie mogę powiedzieć, minutnik, czy jak tak nazwać, 30, 40. No i teraz to zapanowała ta właśnie rekordowania. Ale to jest właśnie to, co ja mówię. Już po 100, po ileś, po tego, specjalnie dobrego zawodnika ściągnie, a wy jaki kolega Funfel tam. Bo ja sądzę, że w naszej kadrze jest klika. O. Bednarek, Szczęsny, Lewandowski. Na siłę chcieli Grosickiego jeszcze jednego kumpla sprowadzić. No i Glik, nie? Chcieli sprowadzić Krychowiak, przepraszam. Chcieli sprowadzić jeszcze jednego Grosickiego tego, no ale jakoś się nie udało. Ale teraz będzie w kadrze grał. No. Także według mnie klika rządzi, nie podoba mi się też jak młody zawodnik gra twardo, a on Lewandowski mu pokazuje tu, tam, czy tego. No nie powinien kapitan tak robić, powinien sam się zabrać do harowania, a nie co, bo przewrócą, to on leży, macha łapami. Nie ma tego zębu, nie ma tego. Ale no tak, jakiś taki ale a propos tej rekordomanii, a propos, to się dało słyszeć, tak? Ale a propos tej rekordomanii, to przecież z tego wyszedł jeden z większych, moim zdaniem, nawet nie skandali, tylko takich, no nie wiem, wyszło jedno z takich zdarzeń ośmieszających polski futbol, wtedy, kiedy na Mistrzostwach Świata chciano wpuścić Błaszczykowskiego. No to się już ocierało naprawdę o
o kabaret, mm-hmm. prawda? No ale teraz na przykład, ale teraz na przykład okazało się, że w meczu Zagłębia Sosnowiec wybiegł jakiś junior na kilkanaście sekund. Tak, żeby punkty zdobyć. Żeby miał zaliczony występ. No to, ja żeby kasę. Jako tak jest, no to wiecie, teoretycznie my tutaj jesteśmy, pomijam tutaj panów, ale my jesteśmy w takim wieku ponad juniorskim, ale moglibyśmy też wybiec na te kilkanaście sekund, prawda? No, ja na przykład biorę to na siebie. Kilkanaście sekund mogę nawet kopnąć piłkę, obojętnie, do przodu, do tyłu. Za darmo, żeby zobaczyć. No. Nie, no, bo w przypadku tego juniora to jest kwestia przepisów, które nie, no tak, na tak, tak, to, że tak, junior tak, musi zagrać. Tak. Nie, że jest w składzie, tylko on musi wyjść. No, ale dokładnie na kilkanaście sekund, ale, w dodatku skontuzjowany. No, ale grał. Zapamiętajcie państwo moje słowa. Dojdzie kiedyś, może młodsi tego dożyją, dojdzie kiedyś do tego, że po prostu trzeba będzie parytetem, żeby było część miała tyle lat, część tyle lat, część tyle lat i po prostu wiecie. Lewonożni, prawonożni. Tak jest, tak jest. A w piłce ręcznej mańkuci i tak dalej. Nie, ale proszę państwa, a dlaczego, czym się różni ten przepis? Ja wiem, czym się różni, ale załóżmy, tak? Od tego, że musi zagrać dwóch zawodników po 40. Tak, no czym się różni? A dlaczego? Czy to jest czysty ageizm? To jest czysty ageizm i w zasadzie nie ma powodu, dla którego zawodnicy, pomijam Ibrahimowicza. No wiecie, no to jest czysta konwencja, no tak jak pan powiedział, no po to jest przepis, dostaniecie pieniądze jak zagram, to wy robicie głupie przepisy, no to my na to wysyłamy go na kilkanaście sekund i potem, no tak, no, ale co to pokazuje? No to pokazuje taką czystą, nie rywalizację, tylko czystą taką widowiskowość w sensie cyrkowym, prawda? Ale cyrk w sensie też takim rzymskim, że gladiatorzy i tak dalej, no jest, tak, no. To już z taką, nie wiem, są już takie gry, że tam na przykład, połowa drużyny to są panie, a połowa panowie. I dlaczego na przykład futbol nie ma być taki? Jakaś Amerykanka powiedział, że ona jest najlepszym zawodniczką najlepszą i że chce zarabiać tyle, ile Messi. Prawda? No czymś się różnią tam, prawda? Teraz nie mówię o innych kwestiach, tylko mówię o stylu i gry i umiejętnościach. Ale bojąc się tego, że ta Superliga zniszczy piłkę nożną, to jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że te zmiany mogą pójść tak daleko, że to, co my dzisiaj oglądamy, to jest jeszcze bardzo, bardzo tradycyjny futbol. Bardzo, bardzo tradycyjny. Przepadła po prostu takie coś, żeby grali tak jak hokeja. I zawodnik, jest, ale zawodnik, żeby schodził, może posiedzieć 5 minut na ławce, z tej kadry 16 i ale, może wyjść jeszcze raz. Ale wszystko. Kto wie, wszystko przed nami, drogi panie. Mhm. Ale przecież kiedyś nie było zmian. Takim związkiem jak Polski Związek, ponieważ jest taki menadżer, a nie Kulesza przykładowo. Nie mówię skąd on jest, bo nie. Co on robił, to też nie chcę, bo wszyscy wiedzą. Pan menadżer, który się zna na tym, w każdym klubie. A tu złapią jakiegoś do klubu takiego, bo on tam miał wyniki 5 lat temu, no i co robi? Ty, nie weszły. No tak, tak. No zawsze jest jakiś piłkarski poker, ale proszę pamiętać, że prezesa się wybiera w demokratycznych wyborach. A to jeszcze zanim skończymy, zanim pan Piotr pewnie chce skończyć rozmowę, to wracając do tego młodzieżowców, taka smutna konkluzja, bo jeśli klub musi mieć młodzieżowców w swojej kadrze, to proszę spojrzeć, do jakiego paradoksu doszło, że wystawia się zawodnika, który jest skontuzjowany, a nie ma się zaplecza. Mm-hmm. Tak, nie, tak. Nie ma młodzieży, która nauczyła się grać na przyzwoitym poziomie, żeby móc wyjść, pobiegać w klubie. No tak, no ale to też umówmy się, były takie próby tam przynajmniej, nie wiem czy to wreszcie doszło do skutku, żeby tym młodzieżowcem mógł być tylko ktoś, kto w tym klubie już jest od 3 lat. No bo tak to co, no kupuje się jakiegoś młodzieżowca szybciutko, prawda? Na przykład Lechia w Gdańsku kupiła Neugebauera z Ruchu Chorzów, prawda? On tam na razie jakoś nie widzę, żeby tam grał specjalnie, ale no tak, no bo musi być ktoś jeszcze, ktoś taki. No jeżeli to ma mieć wpływ na to, że szkolenie młodzieży będzie na wyższym poziomie, no to trzeba powiedzieć, że w tym kształcie przepisów to w ogóle nie ma najmniejszego znaczenia, że klub ma jakieś tam
pieniądze, to po prostu sobie kupuje takiego młodzieżowca, albo robi na przykład taki, naprawdę taki cyrk, że wypuszcza kogoś na kilkanaście sekund. Tylko że popatrzcie, teraz jeszcze to wszystkich oburzyło. My o tym teraz rozmawiamy. A za jakiś czas być może to będzie taka zupełnie normalna praktyka, że wypuszczamy trzech młodzieżowców, po czym trzech młodzieżowców schodzi, wchodzą inni zawodnicy i co? Takie zmiany, one są absolutnie do pomyślenia. Prawda? Podobnie jak to, że nie będą dwie połowy, tylko będą trzy części i tak dalej, i tak dalej. Wszystko przed nami. No. No, będzie więcej czasu na reklamy w telewizji. Ale właśnie, przepraszam bardzo, to jest dokładnie to. Ale oczywiście, chociażby ze względu na czas na reklamę, to można zrobić na przykład, no właśnie, można cztery części. Będą trzy przerwy, jest więcej czasu na reklamy, jest więcej pieniędzy. Tak. My dochodzimy do punktu, my dochodzimy do punktu, w którym takie surrealistyczne pomysły z pozoru. Znaczy nie, no one są surrealistyczne, ale za chwilę mogą być realistyczne. To sur zostanie łatwo przekreślone. Oczywiście. No, trzy razy po 30 minut to już od razu taka dobrywka i wtedy no, nie no tak. Mówiliśmy o statystykach też, że tam przy, powiedzmy Lewandowski jest najlepszym piłkarzem, bo ma tam ponad 100 meczów reprezentacji, bo ma tam strzelonych bardzo dużo bramek. Ale weźmy sobie te lata, powiedzmy 70, 60. Jak graliśmy eliminację do Mistrzostw Europy czy Mistrzostw Świata, to grały na przykład trzy drużyny: Polska, Walia i Anglia. A teraz Andora, Gibraltar. Tak, to jest. No i można mieć też to myśl. No, nie. Mamy kłopoty z nimi. Proszę Państwa, no przecież to jest oczywiste, że na przykład drużyna, znaczy jeden może po prostu najlepszy mecz reprezentacji Polski, kiedy wygrywa z Holandią 4-1, no to są eliminacje, w których Polska nie awansuje jednak do finału, prawda? A teraz tutaj Andora, tutaj Kazachstan, tutaj coś tam, no i proszę bardzo. Ale podobno w Europie nie ma już słabych drużyn, tak, prawda? Jest. To jest kolejne powiedzenie kalka takie. Tak. Chyba, że Polska. A Polska, tak. Proszę Państwa. Bez Lewandowskiego to byśmy byli na dole przecież. No na pewno. Nie było lepiej. Proszę Państwa, dziękuję bardzo za. Dziękuję naszemu gościowi za udział. Moglibyśmy jeszcze długo pewnie rozmawiać, bo kolejne wątki się rozwijają. Mnie jeszcze tylko na koniec interesuje taka kwestia, ciekawe, być może kiedyś doszłoby do takiego meczu i ciekawym jestem, kto by wygrał. Czy mistrz świata, czyli teoretycznie najlepsza drużyna na świecie, czy zwycięzca Ligi Mistrzów, gdyby stanęły przeciwko siebie. Ale to będzie. Pewnie to będzie, ktoś Państwa, to wymyśli. Ale to będzie, wiecie dlaczego? Bo tak jak w cyrkach w starożytnym Rzymie, w jakimś Koloseum i tak dalej, ludzie byli ciekawi, słuchajcie, jaki będzie wynik spotkania, no właśnie, na przykład niedźwiedź i lew, prawda? W przyrodzie się to nie zdarza, a my to zobaczymy, prawda? No więc tutaj też to są jak gdyby z zupełnie innych porządków. Powiem szczerze, proszę dobrze sprzedać ten pomysł, a Państwa zobowiązuję do tego, żeby go nie przekazywać dalej, a ja jestem autora. Dobrze. Dziękuję bardzo. Fajnie. Dziękuję.